Zastanawiam się, może pochodzę jeszcze po jej mieszkaniu, żeby znaleźć tą kartę. Trochę i poprawić jej w ogóle humor, bo można by takie coś uczynić. W sumie tak naprawdę mówię, nie wiem po co są te karty. Ale mimo wszystko chciałbym je zebrać w miarę możliwości. Nie będę jakoś tak, nie wiem, no, rozglądał się za nimi w taki natrętny sposób, ale tak rozejrzeć się po jej domu można by. Zobaczyć co tam ma w mieszkaniu. Właśnie u Lukasa było... O, Nutella ma. Jakąś podróbkę chyba, bo Nutola to się chyba nazywało tam. Pewnie chińska. Dobra, ty chyba mleka nie pijesz, co? A, błąd? 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 Nie będziesz rosła. A nie, ona już nie rośnie. A nieważne. Dobra. A więc poszukajmy gdzieś tutaj może. Jakieś karty. No, coraz więcej śniegu podobno i zapowiadają jeszcze więcej, więc... Cóż to? O, no proszę. No co? Wróćmy do tego przebrania. Może w łazience gdzieś wejdzie? Karta? Sprawdzam różne kamery, ale chyba jej tu też nie ma. Więc tylko poprawię jej humor, może przewidywać się w lustrze. Chyba, że tu jest, ale nie, tu jest tylko pralka. A więc można by już... A może iść spać? No położyć się może, ale... O, plus 10 dało takie położenie się tylko. No to wstawanie pewnie minus 20, to są nie. No ale... Dobra, to mogę już iść w sumie... Wrócić do niego. Popatrzeć na ten papierek. Może pod światłem jakoś? O, mam to. Super. Dzwonimy do Carly. Tyler? I've got the code. You should have no trouble identifying which bank it corresponds to. This time we've got our killer. I think I'll pay a little visit to the bank tomorrow. You want me to go? Okay, no, let's go. We'll meet afterwards at the station and go over it all. See you tomorrow, Tyler. See you tomorrow. Ktoś telefon dzwoni Lukasowi. Zobaczmy, któż to. Markus albo Tiffany. Lucas Kane. Master Noctilan, Katanekle, Courtney Glan, Arnitan, Master, Apani, Ohani, Izan, Lano. To nie wygląda najlepiej. Muszę się przygotować. O! Unik! Bardzo ładnie. O, znowu unik. Matrixowy styl. Dobrze. Butelka ci nie groźna. A, takie butelki wina, no. Miał je wybić. Zmarnowało się wszystko. O, pudełka też latają? Trzeba było Tiffany je wszystkie dać. Teraz byś nie miał tyle problemów. W ostatniej chwili. Nie, no.
Nick. Dobrze. Dół. Krzesła, naprawdę. Co to za przeciąg w ogóle jest? Nie wiem, tornado idzie. Worek! Worek! No. Nic się nie stało. Dobrze. Znasz nic. Dół. Dobrze. Znowu w dół. Chowaj głowę. I w dół. I wyskocz. Sofa. Sofa mnie atakuje. Ja się pytam, gdzie potem on ma leżeć. Kolejny piękny unik przed lodówką. To pewnie wściekłe mleko mnie zaatakowało. To, że wypiłem. No, zakładam, że będę musiał właśnie... Tak jak myślałem. Co? Przecież klikałem. No nie. To jest w ogóle jakiś krab. Ale dobra. Teraz już na bank klikam. Nas nie dogoniat. Tak jest. Jeszcze więcej beczek. Znaczy... Poczułek. Ciśniesz? Ciśniesz, Lukas? Dajesz? Ładnie. Uniki. Uniki. Bardzo dobre. Teraz tak jest. I znowu. Daję, 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 daję. Do końca. Tam jest już łazienka. Blisko. Ups. No i po co trzymać obrazy, ja się pytam w domu. Bo nie chcą się zemścić za to, że nie wywiesił. A kwiatek był go nie podlewał. No nie wiem, za co wadą chciałby się zemścić. Ale to się chyba chałupa trochę rozpada. To nie wygląda najlepiej. Co? Jak tu nic nie ma? Przecież to była łazienka. Ostatnio jak patrzyłem. Unik. Pięknie. Na ziemi się turlaj, tak jest. Trzeba którędyś wyjść. Przydałoby się. Oj, kasety. Albo i książki. Ja się pytam, co jeszcze ma zamiar we mnie polecieć. Lecą na mnie. Nie, dobra. A tak na serio. Tylko nie telewizor. Ja nie. Nie zgadzam się. Nie telewizor, nie! I życiowa inwestycja poszła. Dobra. Lukas. Broń się. Ups. Ups. Zapada się wszystko. Cała chałupa. Szafa. Nie. Dobrze. Trzeba by którędyś wyjść. Bo zrobić coś. Nie wiem. O. Ale. Biegnij. Lukas. Lukas. Dobrze. Stoisz na solidnym gruncie. Albo nie aż tak solidnie. Mówię, nie patrzeć. Niech ktoś za tobą stoi. O! Nie, nie, nie. Nie spadaj. Lucas's terrifying story haunted me all night long. I had to see him, to talk to him. I had to find out what Agatha had told him. I wanted to look my brother in the eye and hear the truth. I'd never been to his apartment before, and it took me some time to find it. No cóż, wygląda na to, że... że Lukas żyje na krawędzi. Nieco? The tenants' names are on the bells. No, Lucas doesn't live here. Tutaj? Not here either. A, chyba pamiętam. Mniej więcej. Podejrzę, albo ten. Lucas Kane. That's it. Dobra.
to się nikt nie otwiera. Lucas? Lucas, open the door! Lucas! Może mieć z tym problem. Dorman said Lucas was at home, but he isn't opening. Lucas is in danger. I've got no other choice. Wjazd na chatę. Dobra, trzeba go chyba stąd wyciągnąć. O, widzę rękę. Lucas! Oh my god! Przydałoby się go wciągnąć z powrotem na górę. Bo sobie chłopak nie radzi. O! Przynajmniej mu się humor polepszył, jak był na krawędzi. Have you lost your mind? What's come over you? The walls. The walls were blown away and the wind, the tempest, I... Why did you do this, Lucas? Why? Somebody tried to kill me. For heaven's sake, Lucas. There's no one else here but you and I. You were all alone when I arrived. All alone, Lucas. What's happening to me, Marcus? I don't know what's happening! It'll be all right, Lucas. Everything will be fine. I'm gonna help you. You'll see. I finally convinced Marcus to let me go out. I'd slept most of the day, and he'd stayed to watch over me. I needed to get out and get back in touch with reality. My physical condition was deteriorating rapidly. My mental state wasn't much better. I could feel myself slipping away. I knew that it wouldn't be long before I lost it. Czyżby nas na wizję? Hello, Detective Taylor Miles, New York Police. The police, they found me. Dobra. W sumie nie wiem, czego ja tu szukam. Trzeba by uciekać. Jeżeli policja mnie znalazła. Torn piece of computer paper. I think I must have used it for a bookmark. Chowaj to. Gdzieś trzeba to schować. I'd better try to hide this. A gdzie? Gdziekolwiek to słowo. Richard III. I often read Shakespeare. I like no the właśnie. Sober, desperate tone. Więc warto byłoby to też schować gdzieś. Marcus gave me this book, along with the one I left in the restaurant. Better not leave it lying around. Nie wiem, to wszystko. Że usiądźmy. O, karta. Proszę bardzo.